Dzisiaj mała gawęda na temat tego, czym jest surrealizm i w jaki sposób zawitał do świata sztuki. Surrealizm jest terminem w sztuce określającym coś, co jest powyżej realizmu, realności, rzeczywistego wyglądu otaczającego świata. To jest takie trochę połączenie tego, co realne i tego, co jest nie do pomyślenia. Czegoś, co nie istnieje w rzeczywistości, ale co możemy trochę przerobić, naciągnąć, nadpisać i otrzymać przedstawienie surrealistyczne. Trochę szalone i pokręcone, jak niekiedy nasze sny. Stąd artystów surrealistycznych możemy śmiało nazwać artystami marzeń sennych. Uważali oni bowiem, że to, co przedstawiają, pochodzi z ich podświadomości. Co to znaczy? Ni mniej, ni więcej to, że każdy z nas posiada podświadomość, czyli część naszej osobowości, która jest ukryta i niekontrolowana przez nas. Niekiedy uważa się, że to właśnie to, co się dzieje w podświadomości, przenika i tworzy sny. A artyści surrealistyczni starali się pokazać dokładnie to, co mówi im podświadomość, aby te obrazy mogły zawitać w świecie realistycznym, a nie pozostać w świecie snów. Tak właśnie zaczął w pewnym momencie swojej twórczości myśleć Giorgio De Chirico. Uważamy go za pierwszego surrealistę. Uwaga! Zamknijcie oczy i spróbujcie przypomnieć sobie najstarsze wspomnienia o waszym domu. Jak wyglądał na zewnątrz? Jak wyglądało podwórko? Postarajcie się przypomnieć sobie to miejsce w jak najdrobniejszych szczegółach. I zobaczcie, czy jesteście w stanie w 100% wyobrazić sobie, co i jak wyglądało. Teraz zabieramy ten dom i przenosimy go na olbrzymi, pusty plac z betonu. Taki, który nie ma ani początku, ani końca, ani ludzi. I nagle w oddali, ale na tyle, że można by było do niego podejść, pojawia się postawiony pionowo wielki złoty but. Czy tego typu obraz nie wywołałby w was niepokoju? Uczucia dyskomfortu? Właśnie takie uczucia towarzyszą obrazom Giorgio De Chirico. Ponieważ dzieciństwo spędził w Grecji, a Grecję kojarzymy z jej starożytnymi korzeniami, zobaczycie na nich mnóstwo rzeźb, budynków, kolumn i innych elementów charakterystycznych dla odkryć archeologicznych z tamtych rejonów. Oczywiście nie wszystkie prace surrealistyczne są takie same. Od Giorgio się zaczęło. Ale jak wszystko na świecie, również surrealizm ewoluował, czyli rozwinął się. Artyści zaczęli eksperymentować. Ważnym elementem, który to spowodował, było zrozumienie mechanizmu automatyzacji i tego, że wychodzi on również z naszej podświadomości, tej samej, która powoduje nasze sny. A czym jest sama automatyzacja? Jest to sposób robienia czegokolwiek, nieprzemyślany, to znaczy nie taki jak na przykład to, że teraz do was mówię. Mówienie do was jest przeze mnie kontrolowane. Robienie czegoś automatycznie nie jest kontrolowane, jest bezwiedne, podświadome. Chcecie sprawdzić, jak to działa? W wolnej chwili zadzwońcie do kogoś, z kim lubicie długo rozmawiać. Pamiętajcie, aby wziąć kartkę i długopis, ołówek czy kredkę. W trakcie rozmowy zacznijcie sobie coś rysować. Cokolwiek. Nie zwracajcie za bardzo uwagi na sam fakt, że rysujecie. Skupcie się tylko i wyłącznie na rozmowie. Na koniec rozmowy zobaczcie, jaki obraz stworzyliście automatycznie. Zobaczcie, jakie dziwactwa powstały nam podczas tworzenia dla was wtorku sztuka. Sama automatyzacja przejawia się w wielu formach i różnych technikach obecnych w surrealizmie. Sprawdzimy teraz, jak działają niektóre z nich. Weźcie kartkę, nożyczki, kredki, ołówek, niepotrzebne gazety, klej, kilka miedziaków, czyli monet, czy spinacz do papieru. I zacznijmy nasz warsztat. Pokażemy wam przykład, jak można zrobić obrazek surrealistyczny. Nasz zaraz zobaczycie, ale pamiętajcie, że możecie wszystko bardziej dopracować, odwołać się do waszego snu, eksperymentować z różnymi technikami. Nasz będzie kosmiczny, jak zwykle. Thank you.
Techniki, które tu wykorzystaliśmy, to uwaga, frotaż, czyli odrysowywanie faktur przedmiotów, dekalkomania, czyli odciskanie i tworzenie plam, oraz kolaż. Wszystkie te techniki były wykorzystywane przez surrealistycznych artystów. Sam kolaż jest bardzo lubianą techniką, ponieważ materiały do jego stworzenia każdy posiada wokół siebie. Wydruki, gazety, książki, ilustracje, reklamy czy ulotki. Na koniec nie wolno nam zapomnieć o dwójce najbardziej znanych artystów surrealizmu, czyli, uwaga, Salwadorze Dalim, który był malarzem, rzeźbiarzem, fotografem i projektantem. Wiecie, że to on stworzył logo tak dobrze znanych i pysznych lizaków Chupa Chups? Drugim był René Magritte, belgijski malarz, który zainspirował wielu do stworzenia takich rzeczy jak na przykład sztuki teatralne, literatura, a nawet gry komputerowe, które tak lubicie. Jak widzicie, wasza podświadomość i wasze sny mogą pokierować was w szalone zakątki twórczości i marzeń. Widzimy się na kolejnym Wtorku Sztuka. Wasz Robert i Natalia.